Porada miłosno-anielska. Witam serdecznie wszystkich kochanych moich słuchaczy i subskrybentów na kanale Orakel Miłości u Loeli. Ja jestem wróżką Loelią i dzisiaj powróżę Wam z kart Złotego Tarota oraz kart anielskich. Zobaczymy tę kombinację kart, trzy rozmaite talie, co nam dzisiaj na temat miłości powróżą, powiedzą, doradzą. Proszę o kartę miłosną, proszę o kartę na miłość, proszę o kartę na moją miłość, proszę o kartę na moją miłość, proszę o kartę dla mnie. As mieczy. Kochani, as mieczy to szansa. To przemyślenie wszystko intelektem i na poziomie rozumu podjęcie jakiejś decyzji. To siła intelektu, to dyskusje, to odcinanie wszystkiego, co negatywne. To nowe pomysły, nowe szanse na nowe projekty. As mieczy to szansa na nowy związek, na odcięcie wszystkiego, co było stare, negatywne, obciążające, frustrujące, złe i szansa na coś zupełnie nowego, co pojawi się szybko. Szybko jak wiatr, ponieważ jest to karta żywiołu, powietrza. Nowe pomysły, które nadejdą nam szybko. Nowe osoby, które staną nam na drodze. Nowe relacje. Lub nowa szansa w tej samej relacji, która może się nagle pojawić. Zobaczmy kartę anielską. Proszę o kartę dla miłości. Proszę o kartę dla mojej miłości. Ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie. Widzicie, kochani, musicie się udoskonalać, by to, co zacznie się tutaj na nowo, ta nowa szansa, się udała. Czyli jeśli coś do tej pory robiliście w relacji waszej źle, na przykład byliście zazdrośni lub niecierpliwi, to ćwiczcie swój charakter, swoją osobowość, by tych starych błędów nie powtarzać. By ćwiczyć się, doskonalić, w tym by nie być na przykład w związku zazdrosną lub by nie być w związku niecierpliwą. Czyli udoskonalajcie siebie w każdej relacji. Nie popełniajcie ciągle i ciągle tych samych błędów. Jakby nie krążcie wokół swego ogonka, wokół swojej osi, ciągle popełniając te same
błędy. Tylko udoskonalajcie się, polepszajcie, uczcie się na błędach, doskonalcie się. Przemyślcie, co można zmienić na lepsze w waszej komunikacji, w waszym byciu razem. Także ćwiczenie czyni mistrza oczywiście jest też ważne dla każdej relacji. Z każdym dniem, z każdym tygodniem, miesiącem i rokiem uczycie się, jak ze sobą lepiej rozmawiać, postępować, jak sobie wybaczać. Oczywiście związek partnerski to również kompromisy, dawanie i branie w równej mierze, przepływ energii damsko-męskiej w harmonii. I tego należy się uczyć. Wyciągnę jeszcze dwa klucze anielskie. Bądź dobry dla samego siebie. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś. Kochani, czyli bądźcie zadowoleni z siebie, z partnera, z tego związku. I bądźcie też zadowoleni z tego, co już razem osiągnęliście, co zrozumieliście, czego się nauczyliście. I doskonalajcie, ćwiczcie, by było jeszcze lepiej. Uczcie się na swoich błędach. I wtedy pokaże się dla was tutaj szansa. Szansa, by wszystkie stare błędy odciąć i zacząć coś nowego, lepszego, jeśli będziecie się ćwiczyć. W waszej wyrozumiałości, w waszej umiejętności podejmowania kompromisów, cierpliwości, łagodności. Tego wam życzę. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia już wkrótce.